Cześć, witam na kanale Info Prawa. Wiele osób teraz przymierza się do zakupu choinki lub już ją zakupiło. Opowiem więc, jak sprzedawcy oszukują w sprzedaży. A coś o tym wiem, no bo sprzedawałem choink przez 7 lat i trochę się historii nasłuchałem i trochę już widziałem. Później krótko też opowiem, które świerki, sosny, jodły polecam. Posłuchajcie. Standardowo na początku polecam moją książkę Info Uprawa Jak Uprawiać Warzywa, jak również mój kalendarz Warzywnika 2024. Teraz jest bardzo dobra promocja na zestaw, wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Niestety oszukania może być dosyć ciężko uniknąć, chociaż można zwiększyć prawdopodobieństwo udanego zakupu. I tutaj tylko oczywistą rzecz powiem, że w centrum ogrodniczym, w którym pracowałem nie oszukiwaliśmy, ale za chwilę opowiem też pewną ciekawostkę. Najpierw jednak choinka w donicy. To, że choinka jest w donicy, wcale nie oznacza to, że ma korzeń. Może się zdarzyć, że taka choinka nie ma korzenia, przez co nie nadaje się do późniejszego sadzenia, lub ma go na tyle mało, że prawdopodobieństwo przetrwania jest bardzo małe. Z wielu, naprawdę wielu opowiadań klientów słyszałem o tym, że ktoś kupił ładną choinkę, a no ona nie miała korzenia. Okazało się to dopiero później, bo taka choinka święta przeżywała, ale wiosny już nie. Zdarzało się, że ktoś spytał sprzedawcę, a ten sprzedawca, Pododawca mu powiedział, że tak, ta choinka ma korzeń. I to jest dla mnie coś paskudnego, i takie coś należy nagłaśniać, więc jeśli takie coś mieliście, to choćby wystawcie negatywną opinię temu miejscu, bo można sprzedawać choinki bez korzenia. Już teraz ominimy ten temat, czy powinno się takie choinki sprzedawać w sensie, że takie choinki no, ciąć i sprzedawać. Ale niektórzy takie choinki lubią i chcą takie choinki, nie chcą kupować stojaka, no bo mają taką choinkę ciętą, wsadzoną do stosunkowo małej donicy, która w, no, w sobie ma. Ciężką glebę, tak żeby to się wszystko ładnie trzymało. Tutaj uwaga, bo te, które mają korzeń, też często sprzedawane są w ciężkiej glebie. Kupujący niestety może nie wiedzieć, gdy patrzy na choinkę, czy ona ma korzeń, czy nie, bo na pierwszy rzut oka wygląda, no jakby ten korzeń miała. Według mnie sensowną opcją przy choinkach w donicy, jeśli one nie mają korzenia, jest właśnie opisanie tego, nie wiem, jakaś karteczka i napisanie choinka bez korzenia. To by bardzo ułatwiło klientom, no bo ci, co chcą z korzeniami, by takiej nie kupili, a ci, którzy nie chcą mieć z korzeniami, no to by sobie taką kupili. Tutaj jednak sprzedawca by stracił, bo tak jak powiedziałem, spora część osób po prostu kupuje, nie pyta się sprzedawcy i kupi taką choinkę, myśląc, że ona ma korzeń. A tak no to by jej nie kupili. U nas w centrum nigdy nie było choinek ciętych wsadzonych do donicy. Były albo cięte, które specjalnie mocowaliśmy, aby one się nie przewróciły i klient mógł je zobaczyć rozłożone, albo choinki w donicach. Te w donicach były kopane, ale różnie kopane. Jedne były wykopywane z gruntu i wsadzane do donicy. Takie są gorsze, mają przeżywalność, no nie wiem, z 80%. Ciężko tak procentowo powiedzieć, no bo to zależy od producenta. Jeden producent kopie ładne doły, że uszkodzi mało korzenia, a drugi kopie tak, że no tego korzenia mało zostanie, i my, jako klienci, nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, czy tego korzenia jest dużo, czy też mało. Najlepsze choinki, których przeżywalność oceniam na 99%. To choinki uprawiane w donicy. Kupujecie choinkę, nie wiem, świerka, sosnę, jodłę. Ten korzeń już ładnie obróz doniczkę w środku i jest pięknie. Niestety, zwykle no, takie trafiają się małe, no bo ciężko wychować duże choinki, które będą w donicach i będą bardzo ładne. Taka przynajmniej jest moja opinia. No i zwykle w grudniu ziemia w donicach zamarza, więc nie jesteśmy w stanie je wyciągnąć, aby sprawdzić, czy w donicy jest cały korzeń, czy też no było to Wykopane. Łatwiej jest wyhodować dosyć ładne choinki, gdy ta donica jest wkopana do gruntu. Szkółkarz uprawia takie choinki, sadzi je do donic i te donice wkopuje do gruntu, a gdy jest czas sprzedaży, to je wykopuje. Wtedy ten korzeń się tak nie uszkadza i oceniam, że takie choinki przetrwają na 98%. Bardzo poważnym błędem kupującego jest brak pytań. Owszem, sprzedawca może nas okłamać, ale w większości przypadków powie nam szczerze, a przynajmniej mam takie. Przekonanie, jeśli do mnie podszedł klient i powiedział, że chce konkretnie taką choinkę, to pomagałem mu ją spakować do auta. Tutaj ta ciekawostka, o której mówiłem przedtem. Nawet jeśli bym widział, według mnie, ładniejszą, to bym jej nie wskazywał, po prostu klient chce taką, no to ją pakuje. Co innego, jeśli bym uważał, że to jest bardzo kiepska choinka, w sensie, że klientowi nie przetrwa, no to wtedy bym powiedział to bez dwóch zdań. Ale gdy mnie klient spytał o najlepszą, to wybrałem według mnie najlepszą, a przynajmniej wybrałem ładną, no bo czasami to po prostu nie ma czasu, aby chodzić i patrzeć, która jest najładniejsza. Ale wybrałem ładną. Powracając jednak do najważniejszej kwestii. Jeśli chcecie zwiększyć prawdopodobieństwo, że ta choinka przetrwa, to pytajcie się sprzedawcy, czy ta choinka ma korzeń. Ja nie wiem, czy może co dziesiąta osoba się mnie o to zapytała. Według mnie warto o to pytać. Warto też zakupić choinkę wcześniej. Niektórzy sprzedawcy oferują przetrzymanie takiej choinki. U nas się trzymało zawsze, no, nawet i miesiąc i nie było problemu. Im wcześniej zrobimy zakupy, tym zwykle lepszy wybór. Zwykle pod koniec już zostają same takie średnie. Chodzi mi o te. W donicach. No i wracając, jeśli klient spyta sprzedawca, czy choinka ma korzeń, to zwykle sprzedawca powie prawdę, czy ma, czy nie ma. Jeżeli sami wskażemy, czy weźmiemy choinkę do kasy, no to sprzedawca nas zwykle nie spyta, czy zależy nam na, na takiej z korzeniem, czy bez, tylko nas skasuje. A ja widziałem już w różnych miejscach choinki takie, które miały poobcinane korzenie i były tylko posadzone do, do, do donicy, a ludzie myśleli, że te korzenie ma. Ja osobiście w ogrodzie mam sosnę i jodłem z takich właśnie zakupów, że szkółkarz je uprawiał w gruncie, to znaczy miał je w donicy, donicę wkopał i potem wykopał. Tak jak mówiłem, wtedy stosunkowo mało uszkadza się korzeń i takie sadzonki są dużo pewniejsze od tych bezpośrednio kopanych. No ale przecież nie da się rozpoznać czy ona była kopana i posadzona do donicy, czy wcześniej posadzona do tej donicy, a później z tą donicą kopana. A no właśnie, że się da, a przynajmniej powinno się dać. Bo przy takich sadzonkach kopanych z donicą, zwykle widać korzenie, jak one wystają z otworów z dołu donicy, czy są przy tych otworach. Da się to zauważyć, i takie no, wam bardzo polecam brać trochę się rozgadałem, może to tak trochę brzmieć jak gadanie w kółko. Przejdźmy teraz do choinek ciętych. Wiem, że to temat kontrowersyjny, no bo cięta to taka, która no w końcu padnie i jej nie uratujemy. No ale niektórzy takie lubią, ja preferuję te w donicach i potem posadzenie takich roślin no i tak najbardziej Wam polecam. Jednak dla tych, którzy preferują cięte mam radę. Weźcie taką choinkę i lekko nią potrzebcie. Jeśli będzie leciało sporo igieł, to jej nie bierzcie. Tutaj może być różnie z zakupem, bo zwykle jest w grudniu już zimno i możemy nie zobaczyć na zewnątrz, czy choinka jest dobra, a często zobaczymy to dopiero w domu. Może tak się zdarzyć, że na zewnątrz będzie super choinka, a w domu stosunkowo krótko i igły spadną. No też tak niestety może być. Kupujcie choinki najlepiej w ciągu dnia, wtedy najlepiej najwięcej widać w sensie, czy te igły tak opadają, czy są ładne, są zielone, czy już takie bardziej przyblakłe. Oczywiście kolor może też zależeć od odmiany, ale to już inna sprawa. No i niestety, powiem, że są miejsca, gdzie nie możemy sobie pozwolić na wybieranie choinek ciętych. Po prostu bierzemy spakowaną do siatki i tyle. Można tutaj jednak sobie wziąć kilka i sprawdzić wagowo. Wagowo, czyli jak nam się je nosi. Im cięższa, tym zwykle jest gęściejsza. Niektórzy lubią bardziej gęste, inni rzadsze. Teraz krótko o tym, jaką choinkę wybrać: świerk, jodła czy sosna. Świerki. Polecam świerk pospolity, który ładnie pachnie, ale szybko może tracić igły i mi się aż tak on nie podoba. Co do tracenia igieł, no to niestety świerką te igły lecą, co może mieć duże znaczenie przy zakupie. Jest jeszcze świerk srebrny, tak zwany świerk kujący. Z zapachem niestety jest gorzej, bo on aż tak nie pachnie, aż tak jakby ten świerk pospolity, ale igły dłużej trzyma. Tak czy siak, tych igieł trochę oczywiście traci. Kolorystyka świerka srebrnego jest różna. Można kupić takie rzeczywiście srebrne, niebieskie, jak również można kupić takie o zielonych igłach. Teraz świerk serbski, tak zwany świerk omorika. Dużo mniej kuje niż ten srebrny, delikatnie pachnie. Dużej trzyma igły niż świerk pospolity, ale też te igły dosyć mocno lecą. Co ważne, wszystkie wymienione świerki są mrozoodporne. Jest jeszcze mały świerk konika, tego też polecam. Gęsty, ładnie idzie go przyozdobić i też jest mrozoodporny. Jodła: koreańska, kaukaska, kalifornijska. Ta koreańska jest najbardziej odporna na mróz, chociaż ta kalifornijska też jest bardzo odporna. Ja mam w ogrodzie koreańską, ale mi się osobiście najbardziej podobają te kaukaskie. Powiem tutaj też, że ta kalifornijska ma ładny kolor. Igieł. Jodła kaukaska jest mniej odporna na mróz, chociaż i tak jest szansa jej przezimowania. Warto ją zimować w miejscu osłoniętym od wiatru. Co bardzo ważne, jodły nie kują i nie lecą im tak igły. Za to niestety zapach jest gorszy, po prostu praktycznie jodła nie pachnie. Coś tam można poczuć, ale nowe według mnie dosyć mało. Sosna to ładny zapach i te igły nie lecą. To są dwa plusy. Trzeba jednak zastanowić się przed zakupem, ponieważ nie każdemu taka sosna się podoba jako choinka, szczególnie do ustrojenia. Łatwiej jest ustroić sobie świerka czy też jodłę. Tutaj jest tak, że niektórzy sobie brali na przykład jodłę, no i do tego, żeby pachniało sosnę, jakąś taką mniejszą. Co ważne, to niestety igły sosny kują. Polecam sosnę czarną o zielonych igłach, jak również sosnę pospolitą o takich zielonych, wchodzących w niebieski kolor, igłach. No i sosny są odporne na mróz. Za niedługo będzie drugi, no jeszcze jeden ostatni w tym roku odcinek o choinkach. Powiem o tym, co robić, żeby choinka przetrwała najpierw w domu, a potem na zewnątrz, a bardziej jak zwiększyć tego prawdopodobieństwo. To są też bardzo ciekawe informacje, no bo może się zdarzyć, że choinkę będziemy musieli przetrzymać do wiosny w domu, ale o tym na innym filmiku dziękuję Wam teraz za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Info prawa. Pozdrawiam.